A hamulec bezpieczeństwa ciągnęliście? Tak się ciągnie. O, nie wejdę. Tragedia. Jak się ciągnie za młotek. Słuchajcie, młotek jest, młotek. I słuchajcie, jak się robi. Z młotkiem co się robi. Proszę, opuszczone wagony, zaraz tam wejdę. Wagon sypialny, a to byłam już. Taki pocztowy, rowerowy jeszcze. Pierwsza klasa, o, bym weszła. Może będzie otwarty. Tutaj stoi dwójka. Stoi trochę wagonów. Polregio N57. Dzień dobry, szukam wagonów. Wagonów pocztowych, ale widzę, że nie ma. Same nowości. Same nowości są. Łączony wagon, pierwsza z drugą klasą. 141A. To będzie hit internetu. Wchodzę. 97 i 2000 wagon. To jest 111A, wsiadam. To będzie hit. To jest hit. Tego jeszcze nie widziałam. Siedzenia w... Nie wiem, co tu się stało, ale wejdę. O! Tak wygląda wagon. 111A. To już... Niestety... Tak wygląda. Jechałam ostatnio tym wagonem, to było w Kormoranie, właśnie w tym wagonie. I mówię, że nikt się tutaj z pasażerów nie będzie biło siedzenia, tylko można zająć dwa, bo przegródki są co dwa. I tak wygląda. To siedzenie jest... O! To jest okno otwarte, widok na wagony. Zobaczcie to wszystko, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ja przejdę do końca wagonu. Tu impreza była. A siedzenia tak wyglądają od drugiej strony. Tego nikt nie pokazuje. Tego nikt nie pokaże, na pewno. Jak wygląda siedzenie z drugiej strony. Zaraz zobaczymy, jak... Tak. To wygląda tablica. Oświetleniowa tablica. To jest toaleta. O, nawet duża, słuchajcie, w 111, a to jest duża toaleta. To jest duża toaleta. Słuchajcie, zobaczcie, o, tutaj to jest bojler jakiś na wodę. Toaleta, WC.
Słuchajcie, nawet duże, a takiego dużego, takiej dużej naklejki to nie widziałam. Strasznie dużo z tymi papierosami. No i tutaj tak. Ramka na tablicy. Słuchajcie, tak wygląda. I widzieliście, jak jest przejście podniesione między wagonami. Tego nikt nie pokazuje, bo tego nie ma gdzie zobaczyć, tylko można tutaj zobaczyć. Słuchajcie, tak wygląda wagon. Ja przejdę tędy. O! Tak, zobaczcie. I tu jest kolejny wagon. Można wejść. I to jest wagon pierwszej klasy. Z rozkładanymi siedzeniami. Zobaczcie, jak wygląda. Ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę w ogóle, muszę się cofnąć. Ale te przedziały, te stare są. To nie było modernizowane. Jest stare. Przejdę kawałek. Słuchajcie, tutaj ktoś z pasażerów coś zostawił. Jakieś kanapki. Ten pociąg to na pewno trochę stoi, więc chyba już spleśniały wszystko jest. Czapka, ktoś zostawił z pasażerów piwa. O! To jest zagłówek. Tak wygląda. Tak wygląda zagłówek. W takich częściach siedzeń nie widzieliście na pewno. Tak wygląda. Słuchajcie, tak, to jest stara obudowa tego wagonu. O, nie wyjdę! O, tragedia! Wszystkie siedzenia zrujnowane. Gniazdko elektryczne. Wracam się. Na bagaże zdjęte z góry. Ja się tak zastanawiam, co to komu przeszkadzało, żeby zdejmować właśnie te półki bagażowe. Nie wiem, ale młotek bezpieczeństwa, młotek jest zdjęty, nie ma go. Słuchajcie, te takie tabliczki fajne. I wychodzę z wagonu. Klamki nie ma, o rany. Jestem zamknięta na stałe. Nie wyjdę z pociągu. A, toaleta taka też duża, jak 111A. Mam wrażenie, że ten pociąg odjeżdża. Słuchajcie, nie ma klamek, nie mam jak wysiąść. Będę się szarpać. Tędy. O, rany. Fajnie. Tak wygląda i ta dwójka stara, a wiecie, z tego drewna taki. Słuchajcie, tu jest hamulec. Czy ciągnęliście za hamulec? Tak się ciągnie. Słuchajcie, ja wam pokażę, jak się ciągnie. O, nie wejdę. Tragedia. Jak się ciągnie za młotek. Słuchajcie, młotek jest, młotek. I słuchajcie, jak się robi. Młotkiem, co się robi. A hamulec bezpieczeństwa ciągnęliście? Tak się ciągnie. Tak się ciągnie hamulec. Nie ciągnęliście jeszcze hamulca? Pierwszy raz ja chyba ciągnę w pociągu. Nie no, może ktoś jeszcze ciągnął. Ale fajnie, słuchajcie, jakie siedzenia. Dobra, wysiadam z tego trupa, tak zwanego. I to jest ten pociąg właśnie. I to jest pociąg 111A, tak jak mówiłam. To 112A.
fajnie, fajnie. Super wagon. Te wagony to ja lubię. Taki lizak do przechodzenia przez tory.